Ja nazywam się Małgorzata Kusyk i to, co kocham, to właśnie pracę zespołową. Głównie specjalizuję się, pewnie jestem znana z zarządzania projektami i to jest moja pasja. To jest coś, co robię przez ostatnie 20 parę lat. Fascynuje mnie właśnie głównie praca w zespołach wielokulturowych, wirtualnych. Im bardziej różnorodny zespół, tym więcej wyzwań, ale też większa satysfakcja z osiągania wspólnego sukcesu i rzeczywiście budowania takich zespołów ponad granicami. Również jestem społeczniczką, mentorką, ambasadorką zwinności i turkusu. Niektórzy pytają, co to oznacza. Trochę będę mówiła dzisiaj o zwinności, trochę też wspomnę o turkusie, no bo praca zespołowa z tym się bardzo mocno wiąże, z tym moim podejściem, takim nowoczesnym podejściem do zarządzania zespołem i organizacją. I tym się głównie teraz zajmuję. Głównie edukuję, ale też współpracuję z organizacjami, z zespołami, żeby poprawić tak naprawdę ich efektywność na końcu, żeby uzyskiwały jak najlepsze rezultaty, te takie rezultaty, które mają znaczenie, tą wartość biznesową dostarczaną szybciej i odpowiednią wartość biznesową, ale również, żeby czerpały z tego satysfakcję, żeby ja będę dosyć często wracała do naszego drzewa zwinnego, efektywnego zespołu, nawet jak nie mówimy o zwinności, to jest drzewo efektywnego zespołu. Możecie to drzewo spotkać prawie dosyć często w naszych materiałach, w materiałach Akademii Zwinnej Liderki. I ja właśnie będę nawiązywała owocami tego drzewa, oprócz tych nadzwyczajnych rezultatów, wartości biznesowej dostarczanej szybciej i odpowiedniej wartości biznesowej. Jest zespół, który może wszystko i taka przestrzeń do rozwoju zarówno osobistego, jak i zespołowego. Więc będę często do drzewa nawiązywać. Będę też nawiązywać do modelu efektywnego, modelu idealnego, doskonałego, niektórzy mówią, zespołu Drexlera Zibeta. Ja tam trochę na początku w opisie tego live wrzuciłam Wam trochę linków. I to są właśnie, tam też jest ten link do kroku, który króciutko opisuje ten model. Ja troszeczkę też będę do niego nawiązywać. No dobrze, zaczynamy. Zaczynamy od pierwszej dysfunkcji i takiej najważniejszej. Zresztą zaufanie też pojawiło się w kilku krokach, kilka artykułów napisałam na ten temat, bo zaufanie to serce pracy zespołowej. To jest taki fundament, dlatego też ono jest na dole. To jest coś, bez czego tak naprawdę nie będzie pracy zespołowej. Nie wiem, jak Wy definiujecie pracę zespołową, natomiast nie każda praca grupowa jest pracą zespołową. Ja tu przytoczyłam cytat, on też jest, wkleiłam go też do opisu, tu możecie go zobaczyć. I to właśnie ani nie finanse, ani nie strategia, ani nie technologia, ale właśnie praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi konkurencyjnej. I zarówno dlatego, że jest tak potężna i wszechmocna, bo taki zespół współpracujący, efekt tego, rezultat tego zespołu jest zawsze większy niż suma rezultatów poszczególnych osób. Natomiast chyba ta druga część jest krytyczna i bardzo ważna, że występuje bardzo rzadko. I to rzeczywiście taka prawdziwa praca zespołowa. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia. Ja miałam okazję brać udział, pracować w naprawdę takich efektywnych zespołach. Natomiast bardzo często też uczestniczę w takiej pracy, w cudzysłowie zespołowej. Jest grupa, natomiast my nie mamy wspólnego celu. Nie, jednak poszczególne osoby te cele indywidualne przedkładają na te zespołowe. A przede wszystkim brakuje tam zaufania. I zaraz parę słów jeszcze powiem, co to jest zaufanie, jak definiujemy zaufanie, bo pewnie każdy z nas definiuje je troszeczkę inaczej. Zaufanie dla mnie to taki klej zespołu. Simon Sinek nazywa go smarem, chociaż dla mnie to klej,
który daje właśnie takie poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólny sukces, taki jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Natomiast podoba mi się też to określenie zaufania smarem, gdyż jak później przejdziemy do kolejnej dysfunkcji, te dysfunkcje są bardzo mocno z sobą połączone. Jedna wypływa z drugiej, jak uda nam się zbudować zaufanie, to łatwiej nam będzie żyć w takiej konstruktywnej niezgodzie, w tym konstruktywnym konflikcie, który też jest tutaj jako jeden z liści tego drzewa i to jest warunek, żebyśmy rzeczywiście te rezultaty, te pomysły, te rozwiązania, które dostarczamy, były rzeczywiście dobre, żeby one były najlepsze, żeby były dużo lepsze niż to proponuje konkurencja. Więc te dysfunkcje są bardzo mocno z sobą powiązane. Jeżeli zaufanie nazwiemy smarem, to jeżeli mamy taki smar, to będzie łatwiej nam te tarcia znieść. One nie będą tak bolesne. A jak wcześniej powiedziałam, konflikt jest szansą i on nam jest bardzo potrzebny, żebyśmy rzeczywiście to, co wypracujemy, żeby rzeczywiście było bardzo dobre, żeby to były nadzwyczajne rezultaty, a nie tylko przeciętne wyniki. Więc zaufanie też jakby może wynikać z naszej osobowości. Po prostu niektórzy mają taką, jak ja na przykład, ja urodziłam się z takim zaufaniem do świata i ludzi, z takim wielkim optymizmem i nadzieją i to jest taka moja największa też siła charakteru, znaczy najważniejsza siła na pierwszym miejscu. Mam ten optymizm i nadzieję i zakładam, że świat będzie mi sprzyjał, że ludzie, z którymi współpracuję, których spotykam, mają pozytywne intencje i to, co chcemy razem zrobić, to zrobimy, że nie ma tam żadnych ukrytego drugiego dna czy jakichś indywidualnych celów, że nie będzie jakiejś polityki, takich gierek, które gdzieś tam i też nie mam tej podejrzliwości. Natomiast no, to jest takie niewytłumaczalne zaufanie. Natomiast inne zaufanie to takie zaufanie instytucjonalne, czyli ufamy jakimś instytucjom, tak? Po prostu jakaś jest instytucja i ufamy jej. A kolejne, trzecie to takie poznawcze, czyli taka poznawcza zdolność stereotypizowania. Czyli zakładamy, że jeżeli ktoś jest lekarzem i specjalizuje się w onkologii, to nas wyleczy. Zaufanie też możemy podzielić na trzy wymiary. To jest to zaufanie kontraktowe, które określa rolę i odpowiedzialności, wytycza kierunki i wpływa na zbudowanie kultury, gdzie oczekiwania są jasne i wszyscy wiedzą, co się od nich oczekuje. Gdyż my, przychodząc do zespołu, przychodzimy często pełni różnych obaw. My mamy jakieś doświadczenia z poprzednich zespołów i nie wiemy, co nas może czekać w tej grupie, w tym zespole, do którego właśnie dołączamy. Więc mamy jakieś lęki, mamy jakieś oczekiwania, mamy też jakieś marzenia, z którymi przychodzimy do zespołu i one wszystkie wynikają z tego, jakie są nasze doświadczenia z pracy w poprzednich zespołach. Więc bardzo ważna jest ta jasność, ja o niej jeszcze będę mówić, żebyśmy wiedzieli, jakie są nasze cele, ale też jakie są nasze zasady. Normy zespołu są bardzo ważne. My zachęcamy do tego, żeby na początku ustalić sobie te zasady współpracy, spisać taki wspólny kontrakt. Taki też krok nagrałam, więc macie link, jak taki kontrakt może wyglądać, począwszy od naszych wartości. Więc bardzo to jest ważne, dlatego to zaufanie nazywa się też kontraktowym, żebyśmy sobie ustalili to, czego się od nas oczekuje i też zdefiniowali, jakimi zasadami, jakimi wartościami chcemy się w zespole kierować. Ja zaraz do tego jeszcze nawiążę, podpowiem, jak to zrobić w zespole. Podpowiem parę praktyk. Mamy tylko godzinę, więc ja nie będę tu wszystkiego, nie jestem w stanie wszystkiego omówić. Zapraszam Was też do odsłuchania, macie też link, podcastów Mariusza Hrabko. On w 5 odcinkach opisał te 5 dysfunkcji, tam znajdziecie więcej. Natomiast oczywiście zachęcam Was do przeczytania książki.
ale także do odsłuchiwania naszych poprzednich live'ów, czy też kroków, które raz w tygodniu się pojawiają. No i oczywiście zapraszam Was na warsztaty i na spotkania też społeczności Akademii Zwinnej Liderki, gdzie rzeczywiście na tym warsztacie dotyczącym budowania zespołów, ale także na tym warsztacie dotyczącym wprowadzenia dużo o tym mówimy, tam to ćwiczymy, praktykujemy, więc można się tego nauczyć. Więc tutaj potraktujcie ten live jako taką inspirację, jako taką zajawkę. Wracamy do naszego zaufania, czyli powiedziałam, że to kontraktowe, które wytycza nam kierunki, komunikacyjne, bardzo ważne, które pomaga zdefiniować zasady przepływu informacji i dzielenia się nią. Czyli tu jest to mówienie prawdy, tu jest też, to są te pozytywne intencje, czyli wszystko w projekcie dostępne dla wszystkich. Zaufanie jest bardzo mocno osadzone w wartościach, za chwilę do nich wrócę, do tych podstawowych, w tych podstawowych wartościach, które są w korzeniach drzewa, ale także to są wartości, które znajdują się w Scrum Guide, czyli te wartości zwinne. No i trzeci aspekt, trzeci wymiar zaufania to zaufanie kompetencyjne, które ułatwia rozwój. Zakładamy, że zespół ma kompetencje i wierzymy, że wykona tę pracę, na którą się umówiliśmy. I też pozwalamy zespołowi na rozwijanie kompetencji. Więc to są te aspekty. Jeszcze wracając do zaufania. Zaufanie to taka wiara w dobre intencje swoich kolegów. To takie przekonanie, że nie ma powodu do reakcji obronnych czy ostrożności wobec grupy. Po prostu czujemy się tutaj dobrze i nawet jak się nie znamy, chociaż ja zachęcę, zaraz podpowiem, jakie ćwiczenia można zrobić, żeby się lepiej poznać, to przynależymy do tej grupy, jesteśmy współzależni. Tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy to widać, ale tutaj jest brak zaufania i tutaj jest taka niezależność, czyli jeżeli nie ma zaufania, to każdy działa sam, niezależnie. Jeżeli jest to zaufanie, to jesteśmy współzależni od siebie, to możemy na sobie polegać, to możemy też popełniać błędy. Jest ten grunt, jest to środowisko, gdzie my się czujemy dobrze. Ja mówię o takim zdejmowaniu masek. Po prostu jesteśmy sobą. Podzielę się też taką definicją, ponieważ zaufanie jest bardzo mocno osadzone w takich dwóch wartościach, jak odwaga i transparentność, otwartość. I to są właśnie te wartości z drzewa, to są te wartości też skramowe. Odwaga i otwartość, transparentność, czyli wszystko dostępne dla wszystkich. No i odwaga, bo żeby być sobą, to po pierwsze trzeba czuć się bezpiecznie i tu też będziemy mówić o takim środowisku, jest po prostu ten system, to środowisko, w którym pracujemy, gwarantuje nam takie psychologiczne bezpieczeństwo. I to jest kluczowe, zresztą są badania Google'a na ten temat, możecie o tym poczytać, że właśnie te normy, zasady, to środowisko, które stwarzamy, które daje nam to bezpieczeństwo, że możemy być sobą. Ja bardzo mi się w ogóle podoba definicja. Kiedyś zapytałam Alana Gladmana, co zrobić, ponieważ w Polsce mamy duże wyzwanie, jeżeli chodzi o zaufanie. Niektóre statystyki mówią, że 12-14% ludzi ufa sobie nawzajem. Diagnoza społeczna profesora Czapińskiego mówi 23%. Jesteśmy na szarym końcu, na przykład w Szwecji 70% ludzi ufa sobie nawzajem, więc naprawdę jesteśmy na szarym końcu i mamy duży problem z tym wyzwaniem, a jak widzimy, bez zaufania nie ma pracy zespołowej, więc jeżeli nie zbudujemy tego środowiska, gdzie sobie ufamy, gdzie bezpiecznie możemy być sobą, gdzie podejmujemy decyzje, to niestety, ale nie będziemy dostarczać tych nadzwyczajnych rezultatów. Nie będzie to taka efektywna praca zespołowa. Więc ja zapytałam Alana Gladmana, który kiedyś pracował w Intelu i
wtedy był Agile Coachem i mówił właśnie o tych fundamentach Scruma i Agile'a. I go zapytałam o jak to zrobić, jak budować zaufanie, którego nie ma. I on powiedział coś bardzo ważnego, powiedział, żeby pokazać swoją wrażliwość. I tu nawiążę właśnie do wystąpienia. Zachęcam Was, może Basia, może wystąpienie też wkleisz, Brené Brown, na temat właśnie wrażliwości i też w połączeniu z odwagą. Courage, bo courage to odwaga po angielsku, pochodzi od cor, a to jest serce z łaciny. I odwaga to opowiedzieć historię tym, kim jestem, jesteś naprawdę całym sercem. Czyli w takim środowisku, gdzie jest zaufanie, jesteśmy w stanie opowiedzieć całą swoją historię bez żadnych tajemnic, całym sercem. I wtedy mówimy, że ściągamy maski, że nie ukrywamy przed sobą tajemnic. Więc to jest bardzo mocno powiązane z wrażliwością. I tu jest właśnie rola lidera, żeby to lider dawał przykład, bo ludzie uczą się przez modelowanie, a nie gadanie. I możemy umawiać się, że ufamy sobie, możemy to powtarzać, ale jak tego nie widzimy, to my w to nie uwierzymy. Więc tutaj ta rola lidera jest właśnie taka, żeby autentycznie, ale autentycznie, żeby to było spójne z nim, demonstrował współzależność, podejmował ryzyko utraty twarzy przed zespołem, bo tylko wtedy zespół będzie gotowy na to, żeby podejmować takie ryzyko. W środowisku, gdzie jest zaufanie, ludzie nie ukrywają swoich słabości, przyznają się do popełnianych błędów, uznają, nie udają, że są kimś innym niż są. Bardzo często proszą o pomoc. My jesteśmy istotami ludzkimi, jesteśmy ludźmi, ludzie są od siebie współzależni, nie jesteśmy niezależni. My potrzebujemy głębokich relacji, a oprócz autonomii i tego sensu, plus właśnie takiej możliwości rozwijania swoich talentów, dążenia do mistrzostwa, my potrzebujemy głębokich relacji z innymi ludźmi, żeby być zmotywowani, żeby być zaangażowani. Więc zadbajmy o to, uczmy nasze dzieci, nauczmy siebie nawzajem prosić o pomoc, bo naprawdę w tym nie ma nic złego. I to ani nie jest wstyd, ani też nie wypada, bo często słyszę, nie wypada prosić o pomoc. Więc zachęcam do tego, żeby prosić innych o pomoc. Tutaj też mówimy o tym, że taki zespół, osoby, członkowie takiego zespołu zgłaszają konstruktywne uwagi, odważnie mówią o tym, co myślą. I tutaj nie ma miejsca na plotki, nie ma miejsca na obgadywanie, bo nie ma nic gorszego, to jest właśnie ta część zaufania komunikacyjnego, że za plecami osoby mówimy to, co nam się w tej osobie, czy w działaniu tej osoby, bo tu też nie chodzi o to, żeby atakować osobę, tylko żeby gdzieś tam mogą jej działania się nam nie podobać. W takim środowisku, gdzie panuje zaufanie, my jesteśmy w stanie otwarcie o tym mówić. Nie wyciągamy też takich pochopnych wniosków co do zarówno intencji, jak i zdolności innych osób. Czyli zakładamy to zaufanie też z jednej strony komunikacyjne, z drugiej kompetencyjne. Zakładamy, że dana osoba umie i wykona to zadanie jak najlepiej. Natomiast, ja będę o tym za chwilę też mówić, nie mamy takiej pewności, tak jak będziemy o zaangażowaniu mówić, tu jest ta niepewność, czy decyzję, którą podejmujemy, ta decyzja jest dobra. Natomiast jak zdecydujemy się podjąć taką decyzję, to z zaangażowaniem wspieramy zespół, nawet jeżeli uważaliśmy inaczej, nawet jeżeli nie utożsamialiśmy się, mieliśmy inne zdanie, natomiast później jesteśmy częścią zespołu, bardzo mocno się z tym zespołem utożsamiamy, jesteśmy współzależni, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
I to jest bardzo ważne. Ja dosyć często się spotykam z takim atakiem, jeżeli chodzi o właśnie moje zamiary. Często jak chcę pomóc, jak chcę coś zrobić. Ostatnio też miałam taki przypadek, wszyscy ci, co mnie znają, wiedzą, sprawa ulic, tak? I taki, że na pewno zrobię coś inaczej, jakby narzucę swoją wolę. Jakby nie ma takiej wiary, że zrobię tak, jak sobie w zgodzie z tym, na co się umówiliśmy. Więc zresztą w naszym zespole Akademii Zwinnej Liderki, pamiętam jak zaczynałyśmy, to taki tego tarcia, potem ja zaraz powiem o konflikcie, było bardzo dużo. I na początku, jak się też nie znałyśmy, to też nie wiedziałyśmy, czego możemy od siebie oczekiwać, co. Ale z czasem rzeczywiście, bo to jest bardzo ważne, zespół dłużej z sobą pracuje, tym i przezwycięży te wszystkie dysfunkcje, tym też potem rzeczywiście osiąga wspólne wyniki. Co jeszcze tu jest takie bardzo ważne? Może teraz przejdę właśnie, co możemy zrobić. Przede wszystkim poznać się. Jakie mamy tutaj narzędzia? Ja na przykład bardzo lubię kości. Pokażę Wam te kości. O, są bardzo duże, ale możecie tak zwane story cubes, tak? Czyli kości, gdzie możecie... Tych kości możecie kupić, dostępne są. Moje są takie duże, ale też możecie kupić mniejsze. Możecie kupić też różnego rodzaju kości. I na przykład możemy, rzucając te kości, opowiedzieć historię o sobie. Możemy też poprosić, aby ktoś odpowiedział na kilka pytań z dzieciństwa, więc troszeczkę możemy zdradzić tajemnicy, kim jesteśmy, bo to jest kluczowe. Jak weźmiecie sobie model doskonałego zespołu Drexlera Zibeta, to tam pierwszy krok jest, po co tu jesteśmy. Czyli po co się spotkaliśmy jako zespół, a drugi krok to jest właśnie kim jesteśmy, czyli to jest to zbudowanie zaufania. Jeżeli nie uda nam się zbudować tego zaufania, to wracamy do poprzedniego kroku, do pierwszego, kim jesteśmy, po co tutaj jesteśmy, czyli nie pójdziemy dalej, tylko musimy jeszcze raz sobie przypomnieć, jaki mamy wspólny cel i czy chcemy dalej realizować ten cel. Kolejne, ja akurat mam karty z wartościami, dlatego też zachęcam w ogóle spisanie takich norm, zasad, kontraktu, od poznania swoich wartości. I tu są takie karty z wartościami. Możemy też zrobić ćwiczenie typu, że mamy listę wartości, wybieramy 10 najważniejszych, potem z tego 5 najważniejszych i tę jedną, która jest kluczowa. Dla mnie na przykład jest to wolność. Więc wolność wyboru, wolność decyzji, ja cenię sobie najbardziej w życiu właśnie wolność. Więc jeżeli ktoś mi ją zabiera, to czuję się zagrożona i na pewno będę sfrustrowana, zdemotywowana. Powtarzam często, tak, nie mam autonomii, to nie jestem w stanie funkcjonować, nie jestem w stanie działać i współpracować, więc wtedy będę się powoli wycofywać z tego zespołu. Jeżeli chodzi, też warto skorzystać z wszelkiego rodzaju kwestionariuszy, testów, czy to będą testy typu Belbina, gdzie możemy dowiedzieć się, jaka jest rola nasza w zespole, albo te testy takie, oczywiście traktujmy je, nie traktujmy ich diagnostycznie, tylko one nas wspierają. Warto też po wykonaniu takiego testu porozmawiać z osobą, która ten test prowadzi, zna się, ona nam wytłumaczy, bo czasami taki test może spowodować, że będziemy bardzo sfrustrowani, zdemotywowani, może niektórzy nawet się załamują, znam takie przypadki. Jeżeli chodzi o testy, to ich jest bardzo dużo na rynku. Ja bardzo, gdzieś tam podoba mi się Freeze, ja mam tu taki swój test, który wykonałam. To jest polski test. My w Akademii Zwinnej Liderki pracujemy z VIA Charakter i to Basia Mróz poleca. Basia Mróz jest psychologiem, która
współtwórczynią Akademii Zwinnej Liderki i to jest test otwarty i pewnie podeślę tam też link. Można go zrobić za darmo. I słuchajcie, naprawdę, tak jak patrzę, ja niedawno zrobiłam ten test, to rzeczywiście on jest bardzo spójny z tym testem, jeżeli chodzi o Frizz. Kto ma ochotę, może przeczytać o mnie więcej, dowiedzieć się więcej, bo akurat pojawił się wywiad i tam też mówię o tej swojej, tego stylu myślenia. Mój styl myślenia to wizjoner, natomiast działania to entuzjasta i tam dużo jest właśnie, można się dowiedzieć. Warto w ogóle najpierw poznać siebie, potem też poznać innych członków zespołu, bo tylko jak poznamy siebie, to możemy, to jesteśmy w stanie zrozumieć innych i jak zaakceptujemy to, że się różnimy, to rzeczywiście jesteśmy w stanie przezwyciężyć kilka tych dysfunkcji. Więc to poznanie się jest bardzo ważne. Testów, jak mówiłam, jest wiele. Może to być też DISC, może to być też MBTI. Cała lista, ale my polecamy w Zwinnej Liderce Via Charakter i tam on jest zarówno po polsku, jak i po angielsku. I tam możemy zbadać swoje siły charakteru, które jest 24. Wszyscy mamy wszystkie, tylko w różnym nasileniu. Te 5 takich sygnaturowych, 5 pierwszych jest najważniejsza i ja tam mam optymizm i nadzieję, zresztą to mi wychodzi. Wizjoner, entuzjasta, kreatywność również, więc bardzo dobrze jakby te dwa testy współgrają. Ja też zachęcam, macie link do takiego ćwiczenia, które się nazywa Market of Skills i tam możecie podzielić się swoimi kompetencjami, co wnosicie do zespołu, ale również możecie podpowiedzieć innym, czego byście chcieli się nauczyć i tam możecie znaleźć takich wewnętrznych mentorów, więc zachęcam. Jest też bardzo ciekawe ćwiczenie, ono też jest w krokach. I to jest właśnie poszukanie tego, co jest dla nas ważne, zadając pytanie, czego najpierw nie lubię, a potem parafrazując, co jest dla Ciebie ważne. Więc tych narzędzi macie sporo, więc zachęcam do korzystania. Natomiast również, jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chcecie się sprawdzić, czy te wartości zwinne, jak się z nimi utożsamiacie w zespole, a oprócz odwagi, transparentności czy otwartości, to jest właśnie szacunek dla różnych punktów widzenia, skupienie na rezultatach, na działaniach, do których się zobowiązaliśmy, no i dotrzymywanie zobowiązań, zaangażowanie, ten commitment po angielsku, o którym też będziemy za chwilę mówić właśnie, bo to też jest jedna z dysfunkcji. To u mnie na blogu, na agilepmo.pl jest test i można sobie zrobić, odpowiedzieć na 25 pytań i zwizualizować. Można to zrobić indywidualnie, ale też w zespole te Wasze wartości i jak się, czy one są Wasze, czy jeszcze, czy niekoniecznie. Więc zachęcam, oczywiście zawsze można sobie też, wartości zawsze opisujemy konkretnymi zachowaniami, więc warto też, jak mamy wartości firmowe, opisać się zachowaniami i dbać o to, są korzenie, podlewać je, dokarmiać, bo one są tym fundamentem właśnie do potem, żeby osiągać te doskonałe wyniki, te owoce. No dobrze, to nie wiem, może macie jakieś pytanie co do zaufania, bo to jest bardzo ważny temat. A jest kiepska jakoś transmisji jest? Bo widzę, że właśnie jest kiepska. A nie widać tablicy. Tablica nie jest najważniejsza, bo ja głównie mówię, bo na niej oprócz tych dysfunkcji. Ale no dobra. Jest aż tak źle, słuchajcie. My dzisiaj mieliśmy problem z internetem. Natomiast, no nie wiem, ja tutaj nie mam informacji, że jest kiepska, że tu nic mi się nie wysypuje. No dobrze, ja będę kontynuowała. Jak pojawiają się jakieś pytania, to wrzucajcie. Ja będę starała się co jakiś czas spojrzeć. Więc
przechodzimy dalej, czyli już sobie powiedzieliśmy, że ta współzależność, ten klej, ten smar też zespołu, zdejmujemy maski, zdejmujemy pancerze i po prostu jesteśmy sobą z naszymi wadami i zaletami. Możemy popełniać błędy, możemy się przyznawać do winy, nikt nas za to nie ukara, nie ukarze, możemy po prostu dawać to, co mamy najlepsze. Tak jak powiedziałam, te dysfunkcje są bardzo z sobą powiązane, więc przechodząc do następnej dysfunkcji, czyli obawa przed konfliktem. Mamy taką sztuczną harmonię, to jest takie unikanie konfliktu. Udajemy, że wszystko jest dobrze, nie chcemy się nawzajem gdzieś tam denerwować i tak naprawdę nic się nie dzieje, ponieważ jak nie ma, co to jest w ogóle, może zaczniemy, co to jest konflikt, to jest różnica. Co prawda nie każda różnica od razu prowadzi do konfliktu i tutaj Lencioni bardzo zwraca uwagę, żeby w tej swojej książce, żeby odróżnić taki produktywny, ideologiczny konflikt od destrukcyjnej kłótni i politycznych, osobistych sporów. Konflikt ideologiczny ogranicza się do pojęć i idei, a unika takich złośliwych ataków skierowanych do konkretnej osoby. Czyli tu nie ma miejsca, tu jest ten szacunek, nie ma miejsca na takie uszczypliwe uwagi. To ma być rzeczywiście konstruktywne, chociaż, słuchajcie, bardzo ważne jest też, że każdy konflikt i ten również konstruktywny, on angażuje wiele uczuć i bardzo może upodabniać się do takiego konfliktu interpersonalnego, bo on gdzieś tam angażuje pasję, emocje, frustrację. I to jest to, co my obserwowałyśmy w naszym zespole, tak? I na początku to było dla nas dosyć trudne. Nawet był taki moment, że chciałyśmy pójść w kierunku unikania, łagodzenia. Chciałyśmy zapewnić, żeby tych konfliktów było mniej. Natomiast wyraźnie, ponieważ miałyśmy kontrakt, mamy nasze zasady, mamy nasze wartości, te zwinne i działamy zgodnie z nimi, nie tylko uczymy, ale działamy zgodnie z nimi, to przypominałyśmy sobie, że my chcemy żyć w takiej ciągłej, konstruktywnej niezgodzie, że to tarcie będzie, że im się bardziej tu poznamy, zbudujemy to zaufanie, że nie robimy tego po to, żeby sobie dokuczyć, tylko mamy pozytywne intencje, robimy to tylko i wyłącznie po to, bo nam zależy, bo to jest dla nas ważne, dlatego jest tyle emocji, dlatego też dużo frustracji, u nas był nawet płacz tak na początku, bo się docierałyśmy. Natomiast cały czas wracałyśmy i to jest jedna ze strategii, jak obserwujemy, że taki konflikt ma miejsce, to jakby zatrzymujemy się na chwilę i doceniamy go, czyli takie docenienie konfliktu. Czyli mówimy sobie, teraz mamy fajny, konstruktywny konflikt. Bardzo dobrze, że się spieramy. Nie ma nic gorszego niż tę swoją frustrację gdzieś tam wyrzucić za plecami, a nie adresować tego. Trzeba z tym przyjść w grupie i porozmawiać. Natomiast to jest tylko możliwe, jak mamy ten grunt, mamy ten klimat, to psychologiczne bezpieczeństwo. Czyli zbudowaliśmy sobie to zaufanie i możemy na sobie polegać i się nie oceniamy, tylko właśnie doceniamy to, kim jesteśmy. Więc to było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie
w każdej grupie. Ja jestem tym takim, Lencioni nazywa to, mi się bardzo podoba ta nazwa, minister konfliktu. I to jest też jedna ze strategii, czyli podsycanie konfliktu. Ja lubię to robić, jeżeli coś mnie boli, jeżeli z czymś się nie zgadzam, czuję jakiś dyskomfort, to go adresuję. I też musiałyśmy się tego nauczyć, że tak będzie i to jest nam potrzebne, więc zarówno docenianie, jak i podniecanie konfliktu, akurat nie tylko ja w zespole jestem w tym dobra, więc gdzieś tam myślę, że tej obawy przed konfliktem w naszym zespole nie ma, że udało nam się pokonać tę dysfunkcję. Co jeszcze nam pomoże? Oczywiście, tak jak wspominałam wcześniej, te wszystkie kwestionariusze, jak dowiemy się na przykład z takiego raportu FRIS i o tym porozmawiamy w zespole, jaki mamy ten styl myślenia i styl działania, to też będzie nam łatwiej. Kolejny, i tu zachęcam Was, możecie to ściągnąć od Mariusza Hrabko z jego podcastu. Każdy, on nagrał 5 odcinków z każdej dysfunkcji i rzeczywiście bardzo ciekawe są, każda dysfunkcja jest bardzo szczegółowo omówiona i my też w Akademii taki kwestionariusz, z takiego kwestionariusza Thomasa Kielmana korzystamy, ale możecie go ściągnąć właśnie od Mariusza. I warto sobie taki kwestionariusz zrobić, żeby poznać nasze indywidualne preferencje. Ja go zrobiłam, trochę on mnie zaskoczył i się zastanawiam, tak jak wszystkie kwestionariusze, podchodźcie do nich z takim dystansem, tak? Zapytajcie też innych, porozmawiajcie na ten temat, zbierzcie więcej, bo jeżeli chodzi o samoświadomość, to są jakby dwa poziomy samoświadomości, czyli to, o co o sobie myślimy i wiemy, czyli to jest ten wewnętrzny, co my o sobie myślimy, co my o sobie wiemy i ten zewnętrzny, co myślą o nas inni, więc jakby zweryfikujmy te dwa poziomy. Więc mi akurat wyszła współpraca jako kluczowa, natomiast też wyszło dostosowanie się. I trochę może to wynika też z tego, aż byłam zaskoczona, bo bardziej bym postawiła na rywalizację, bo tu mamy takie pięć typów: rywalizacja, współpraca, kompromis, unikanie i dostosowanie się. Każdy z tych typów nie ma złego i dobrego, po prostu świadomość, jacy jesteśmy, jest bardzo ważna. Każdy ma swoje plusy i minusy. W różnych momentach czasami warto jest osiągać kompromis, chociaż mówi się o kompromisach, że są zgniłe. Natomiast taki win-win najważniejszy to jest współpraca, współdziałanie. To jest coś, co do tego chcemy dążyć, czyli nie schodzimy ze swoich potrzeb, tylko próbujemy tak negocjować, żeby uzyskać, żeby każdy wyszedł zadowolony z tych negocjacji. Zachęcam też do koła konfliktu, bo tam są różne źródła konfliktu i w zależności od źródła konfliktu też stosujemy inne strategie rozwiązywania konfliktów i tak na przykład konflikt wartości jest konfliktem nierozwiązywalnym. Ani w drodze negocjacji, po prostu wartości nie negocjujemy. I tu jedyne co jest, to jest ustalenie tych norm i zasad, czyli spisanie takiego kontraktu i potem bardzo mocno się trzymanie tego kontraktu. Więc zachęcam Was do poznania swojego stylu, takiego naturalnego stylu rozwiązywania konfliktu, bo to też nam pomoże. W takim kontrakcie warto też sobie właśnie spisać taką etykietę rozwiązywania konfliktu, jak podchodzimy do konfliktu, czy chcemy rzeczywiście mieć takiego ministra konfliktu i chcemy ten konflikt wzniecać, podsycać, jeżeli widzimy, że jest już takie napięcie i mamy taką sztuczną harmonię. Więc to jakby to jest nasza decyzja, jak ja zachęcam do tego, natomiast to zespół decyduje, jak chce funkcjonować. Więc to są takie kilka strategii, które możemy zastosować, żeby rzeczywiście przezwyciężyć tą obawę przed konfliktem. I po czym poznamy, że taki zespół jest zaangażowany w konflikt? Bo generalnie, co to jest konflikt? To jest szczera i otwarta dyskusja
na tematy ważne dla nas, a jej celem jest znalezienie najlepszych możliwych rozwiązań w jak najkrótszym czasie. I taki zespół charakteryzują ożywione, ciekawe spotkania, czyli jest dużo dyskusji. Poznajemy i wykorzystujemy pomysły wszystkich członków. Szybko rozwiązujemy prawdziwe problemy, a nie takie jakieś wymyślone tylko i się koncentrujemy na tym, co nie jest dla nas ważne. Ograniczamy politykę do minimum i otwarcie dyskutujemy rzeczywiście te sprawy, które są dla nas najistotniejsze. Więc to są bardzo, bardzo ważne aspekty i po tym poznamy, że rzeczywiście zespół żyje w takiej ciągłej, konstruktywnej niezgodzie. Przechodzimy płynnie do trzeciej dysfunkcji, brak zaangażowania, czyli taka niepewność. I tutaj warto sobie też zdefiniować to zaangażowanie. Co to jest? Bardzo mi się podoba ta definicja. Zaangażowanie w tym kontekście, takim commitment, tak, po angielsku, w kontekście właśnie pracy zespołowej. Zaangażowanie oznacza, że grupa inteligentnych, zmotywowanych ludzi podejmuje decyzję, z którą poszczególni członkowie w naturalny sposób mogą się nie zgadzać. Czyli mamy to zaangażowanie właśnie zależy od zaufania, od otwartości zespołu oraz nastawienia do konfliktu, do tego konstruktywnego konfliktu. Tylko wtedy możemy się szczerze komunikować i każdy może się wypowiedzieć. Więc pomimo, że się nie zgadzamy, my akurat w Zwinnej Liderce mamy taki turkusowy proces podejmowania decyzji, nie mamy tu demokracji, czyli nie decyduje większość, tylko jeżeli ktoś przychodzi z jakimś pomysłem i chce go realizować, chce podjąć decyzję na tak, to konsultuje z innymi członkami zespołu i nawet jak pozostali członkowie się nie zgadzają, to może sam podjąć decyzję. I bardzo ważne, i to jest chyba najtrudniejsze, my tego doświadczamy, cały czas jeszcze doświadczamy, że jest taka obawa, ona wynika z naszych wcześniejszych doświadczeń. Czyli jak Gosi się nie podoba, to nie robimy. Nie, Gosi się może nie podobać. Natomiast bardzo ważne jest, że jeżeli podejmiemy decyzję, czyli osoba, która przyszła z pomysłem, my mamy do niej zaufanie, tak? Pamiętajmy, że mamy zaufanie, że wierzymy w jej kompetencje, też nie mamy pewności, czy decyzja będzie dobra, ale dziś nikt nie ma pewności. I jak będzie, może się okazać, że ta decyzja była błędna, no to akceptujemy, no bo jesteśmy, tutaj bardzo ważna rola lidera, żeby pokazywał, że możemy podejmować nawet błędne decyzje. I wtedy ta osoba realizuje, ale my jej pomagamy. Czyli nawet jeżeli się nie zgadzamy, mamy inne zdanie na ten temat, to współpracujemy. Jesteśmy zaangażowani w te działania. Nie ma czegoś takiego, że jak nie wyjdzie, to mówimy, a nie mówiłem, a nie mówiłam, że to jest zła decyzja. Po prostu to jest krytyczne, żeby nie było czegoś takiego, że ja się nie zgadzałam, szczególnie na zewnątrz, jeżeli rozmawiamy, my jesteśmy jednym zespołem i my jesteśmy pomimo naszego tarcia, konfliktów, niezgody, to jeżeli się umawiamy na zasadę, my taką dosyć skrajną pewnie, bo każda z nas w tym przypadku liderki może podjąć decyzję i ją realizować i my będziemy, pozostałe osoby będą wspierać, mamy to zaufanie i wierzymy, że ta osoba ma kompetencje, nie wzięlibyśmy jej do zespołu. Więc na początku, biorąc do zespołu osoby, jakby ufamy, że one będą przede wszystkim jak najlepiej realizować te nasze cele. Wszystkim nam zależy, tak, jesteśmy zaangażowani i w podejmowanie decyzji, jak i potem w realizowanie tych działań, na które się umówiliśmy. Więc to wymaga oczywiście odpowiedniej kultury, to wymaga przygotowania tego gruntu, o którym mówiliśmy. Bardzo ważne jest też ta jasność, taka z jednej strony mamy coś takiego jak
zaangażowanie w zespole jest funkcją dwóch rzeczy, czyli jasności i identyfikowania się, czyli utożsamiam się z tym zespołem, jestem współzależny, współzależna. Natomiast najpoważniejszymi przyczynami braku zaangażowania jest właśnie pragnienie konsensusu, a my tak naprawdę, nam ludziom wcale nie zależy, żeby nasz pomysł zwyciężył, tylko żebyśmy byli wysłuchani, żeby wszystkie pomysły zostały przedstawione, a jaki zostaje realizowany, to nie ma najmniejszego zdarzenia. I potrzeby właśnie pewności, że ta decyzja jest dobra, a tej pewności po prostu nie zawsze ona jest, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc to jest tak, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o to zaangażowanie. Ważne jest, żebyśmy mieli właśnie jasność co do kierunków i celów i żebyśmy skupiali się właśnie na tych wspólnych celach, że zamiast realizacji swoich indywidualnych celów. Co jest zaangażowany zespół rozwija się na swoich błędach, tak? Nie krytykuje, tylko uczy się z popełnianych błędów. Wcześniej niż konkurencja wykorzystuje szanse, też bez wahania podąża naprzód, natomiast zmienia kierunek, jeżeli są nowe informacje, nowe zdarzenia, czy to jest taka zwinność uczenia się, my obserwujemy, jesteśmy uważni i zmieniamy kierunek bez poczucia winy. To nie jest, że ktoś zawinił, tylko po prostu jak rozmawiamy konstruktywnie, że coś jednak może niekoniecznie to była dobra decyzja, może niekoniecznie chcemy się angażować w te rzeczy, zmieniamy ten kierunek, zmieniamy decyzję i nie winimy nikogo, również siebie, nie mamy tego poczucia winy. Poczucie winy to jest też taka dysfunkcja w zespole, gdzie się trochę biczujemy czasami, że nam nie wyszło, a nam może nie wychodzić. Jesteśmy tylko ludźmi, którzy popełniają błędy i mają prawo do popełniania błędów, więc zaakceptujmy to i jak uda nam się takie środowisko zbudować, to rzeczywiście to, co będziemy dostarczać, będzie nadzwyczajne. Co możemy zrobić? Przede wszystkim bardzo ważne jest, żebyśmy... Ja zachęcam do wspólnego podejmowania decyzji. Możemy sobie skorzystać z Delegation Poker, to też jedno z narzędzi Jurgena Apelo z Management 3.0. Tam możemy sobie ustalić, które decyzje kto podejmuje i włączać zespół do podejmowania decyzji, gdyż lider już nie ma jakby tej mądrości takiej co kiedyś. Świat jest taki niepewny, żyjemy w świecie WUKA, niepewności, niejasności, zmienności. I coś mam tutaj właśnie. Spowodując właśnie tą dysfunkcję braku zaangażowania, to bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jasno określony cel. W Scrumie to jest bardzo, bardzo ważne, żeby każda iteracja, oprócz tego, że mamy cel projektowy, to każda iteracja ma też swój cel. Każdy sprint ma swój cel określony, ma bardzo dobrze zdefiniowaną definicję ukończenia, czyli dobrze wiemy, co mamy osiągnąć. Taki zespół zaangażowany skupia się właśnie na wspólnych celach, więc ten cel musi być jasny. Musi być też jasny proces podejmowania decyzji i również warto zacząć od takiego sprawdzenia, czy wszyscy rozumiemy, jak to działa. A jeżeli jakąś decyzję podjęliśmy, to też zakomunikować ją bardzo szybko. Jeżeli zespół nie brał udziału w jej podejmowaniu, to mówi się o tym, że w ciągu bardzo strategiczne, bardzo ważne decyzje podejmuje się w ciągu 24 godzin. Nikogo nie ma, więc ja nie wiem, a czy mnie słychać, czy po prostu... No dobrze, ja będę kontynuować, najwyżej nam się to nagra. Rola lidera to właśnie musi się czuć komfortowo wobec decyzji, która nawet jest błędna i musi naciskać zespół, aby rozwiązywał problemy i dotrzymywał terminów. Terminy są też bardzo ważne, więc żebyśmy ustalili sobie, do kiedy mamy coś zrealizować. Co jeszcze jest tu takie ważne? Chyba,
chyba to wszystko i możemy przejść do kolejnej dysfunkcji, czyli do unikania odpowiedzialności. Tu mamy niepewność, tu mamy niskie standardy. I tutaj ta odpowiedzialność, taka współodpowiedzialność za wynik, za rezultat tak naprawdę, jest definiowana jako chęć członków zespołu do zwracania sobie uwagi, gdy łamane są właśnie standardy ustalone przez zespół. Czyli taka wzajemna odpowiedzialność za siebie nawzajem. I zresztą tego ja doświadczam, że taka obawa przed zawiedzeniem, rozczarowaniem kolegi, koleżanki, członka zespołu jest mocniejsza niż przed karą czy szefem. Dlatego takie samoorganizujące się zespoły, takie interdyscyplinarne zespoły, efektywne, współpracujące, nie muszą mieć szefa, tak? Bo bardziej obawiają się reakcji kolegi, koleżanki niż właśnie tej kary czy szefa. I tu jest takie ważne, ja zresztą bardzo często gdzieś tam już od jakiegoś czasu, uczestnicząc w jakichś prezentacjach na temat systemów dotyczących pomiaru wyników, słuchajcie, czasami naprawdę wdraża się w firmach tak skomplikowane systemy, przecież taki system trzeba go załadować, czyli trzeba wpisać tam różnego rodzaju dane i ile się traci czasu właśnie na pomiar tych wyników, tak, żeby potem wyciągnąć wnioski. Ja się tylko uśmiecham, jak uczestniczę w takim spotkaniu, bo przecież jak zespół nie funkcjonuje, to nie dostarcza wyników, więc naprawdę to widać gołym okiem. Zresztą te wszystkie dysfunkcje, jakie rozumiemy, to możemy zauważyć bardzo szybko, więc nie musimy mieć jakiegoś systemu. Unikamy w takim zespole takiej nadmiernej biurokracji dotyczącej pomiaru wyników i działań korygujących. Ale także właśnie osoby osiągające słabe wyniki robią wszystko, czują taką presję, żeby zrobić wszystko, żeby je poprawić, bo przecież nie możemy zawieść ani kolegi, ani koleżanki. Szybko identyfikujemy w takim zespole potencjalne problemy, bez oporów też kwestionujemy taką po prostu bezzasadność pewnych zadań czy postępowania, podejścia innych osób, jeżeli uważamy, że to nie przynosi nam wartości. I oczywiście bardzo ważna jest ta atmosfera, ten szacunek, który jest tutaj, takiego wzajemnego szacunku. I jeżeli tej też jakby nauczymy się, to jest bardzo ważne, żeby nauczyć się dawania takiej konstruktywnej informacji zwrotnej, oczywiście udzielania i też przyjmowania, tak? Ja o tym nie będę tutaj mówić, zachęcam do odsłuchania Porozumienia bez przemocy, Komunikat ja, tak? Kiedy mówimy o faktach, uczuciach, naszych potrzebach, zaraz po najlepiej dajemy taką informację zwrotną konkretnej osobie i mówimy o zachowaniach, konkretnych zachowaniach, które zaobserwowaliśmy i które nie są spójne z naszymi normami, zasadami, z naszym kontraktem. To nie jest to, na co się umówiliśmy. Zarówno ważna jest ta informacja zwrotna pozytywna, jak i negatywna, żeby na bieżąco się informować, jak nam idzie, tak? Żeby po prostu się pilnować, żeby zachęcać zespół, żeby sam wymuszał tą odpowiedzialność, żeby to nie lider właśnie był tym, który stoi, kontroluje i sprawdza, i to tylko lider prowadzi takie rozmowy korygujące, tak? Tutaj zespół sam się dyscyplinuje. I to jest bardzo, bardzo ważne jest też, żebyśmy mieli jasność co do standardów, co do celów, czyli taka publikacja, jawność. Jeżeli umówiliśmy się na pewne cele zespołowe, no to mamy gdzieś jakąś tablicę właśnie, która jest dostępna, która wisi w sali, czy też bardzo łatwo dostępna, więc to musi być wszystko jasne. Tutaj wrogiem jest taka niejasność, my musimy wiedzieć, do czego się zobowiązaliśmy.
Także bardzo ważne są regularne przeglądy procesu, nie tylko wyników, ale również jak współpracujemy. I tutaj przychodzi nam z pomocą retrospektywa, która akurat w zespołach zwinnych jest bardzo często stosowana, bo raz na koniec cyklu. Oj, znowu mi się urwało, więc ja skończę może i chciałam jeszcze z Wami porozmawiać, ale pewnie będzie to niemożliwe, więc pod nagraniem przeniesiemy tę dyskusję. Ostatnia dysfunkcja, czyli dbałość, brak dbałości o wyniki, o wynik ten zespołowy. I tu mamy status nasz indywidualny i nasze ego. I tutaj rzeczywiście, ja zawsze mówię, że jesteśmy w 90% szympansami, a tylko w 10% pszczołami. Czyli szympansami samolubni, a w 10% pszczołami grupolubni. A co zrobić, żeby zespół właśnie, żeby ten suwak przesuwać, bo my możemy pracować jak rój pszczół w stronę tego roju pszczół. Roju, czyli pracował jak rój, taki zespół i to jest właśnie to środowisko, które budujemy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy przede wszystkim ten cel był dobrze zdefiniowany, żebyśmy cały czas się skupiali na tym, do czego się zobowiązaliśmy. Tutaj też w grę wchodzą takie publiczne ogłaszanie wyników. Takie daily stand-upy też są bardzo ważne, bo przy tablicy codziennie mówimy, co zrobiliśmy i co wykonaliśmy wczoraj i co wykonamy dziś i ewentualnie co nam przeszkadza. I jeżeli chodzi o nagrody, to żeby one nie były indywidualne, tylko zespołowe. I taką rywalizację też zespołową. Rywalizacja buduje ducha zespołu, natomiast nie ma nic gorszego niż rywalizacja indywidualna, więc zachęcam do takiej rywalizacji zespołowej. Jeżeli chodzi o definiowanie celów i potem ich realizację, to zachęcam do zapoznania się z tym podcastem Mariusza Hrabko, bo on tam właśnie bardzo szczegółowo omawia tak zwane okry, które w latach 70. wprowadził Intel, potem Google, czyli Objective and Key Result, czyli te cele i kluczowe rezultaty. I to jest jakby taka alternatywa dla celów SMART. Zachęcam Was, żebyście się z tym zapoznali. Tam znajdziecie też taki dodatek, będziecie mogli sobie ściągnąć. Bardzo fajnie opisał te okry. Jeżeli chodzi o zespoły zwinne, to mamy takie narzędzia jak tablica właśnie, tablica zadaniowa, jak mamy też wykresy spalania, czyli cały czas widzimy, ile pracy zrealizowaliśmy, gdzie jesteśmy i czy jakby jesteśmy w stanie zrealizować nasz cel w trakcie danej iteracji. Więc na tym chciałabym skończyć. To są te 5 dysfunkcji, które warto zaadresować, warto zobaczyć, czy rzeczywiście wzmacniamy, budujemy zaufanie, czy mamy tą konstruktywną niezgodę, czy się angażujemy w decyzje i potem, czy je wspólnie jakby utożsamiamy się z tym zespołem i decyzjami tego zespołu, czy bierzemy odpowiedzialność. Tu mamy te niskie standardy, czyli a tu chcemy dbać właśnie, pilnować siebie nawzajem, kwestionować, pilnować terminów. Terminy są tu też bardzo ważne. Chcemy osiągać to, na co się umówiliśmy, a odpowiedzialność polega na tym, że sami siebie nawzajem dyscyplinujemy i pilnujemy i nie ma nic w tym złego. No i oczywiście zamiast koncentrować się na swoich indywidualnych wynikach, warto i w indywidualnych celach zadbać o to, żeby stworzyć takie warunki, taki system, gdzie rzeczywiście zespół te cele zespołowe stawia ponad swoje cele indywidualne. I do tego Was zachęcam. Książka jest do wygrania. Dzielcie się swoimi pomysłami, praktykami, które stosujecie, żeby właśnie eliminować te 5 dysfunkcji. I będziemy pewnie, damy na to kilka dni, ponieważ słaba jakość była tego live'a, więc zachęcam Was do publikowania pod nagraniem już Waszych pomysłów.
i oczywiście będzie to subiektywna nasza decyzja. Jedna osoba, która podzieli się najlepszą czy najciekawszą dla nas praktyką, dostanie tę książkę. A na profilu, na naszej stronie www.akademiazwinnejliderki jest też test do pobrania. Możecie sobie tak zdiagnozować właśnie, gdzie jesteście w zespole, jeżeli chodzi o te 5 dysfunkcji, więc też jeśli zapiszecie się na nasz newsletter, który pojawi się wkrótce, to będziecie mogli pobrać właśnie taki test i zdiagnozować, gdzie jesteście, czy jakieś dysfunkcje w zespole macie, a może pracujecie rzeczywiście bardzo efektywnie i osiągacie te nadzwyczajne wyniki, do czego Was zachęcam. Na dziś dziękuję i zapraszam na kolejne nasze live'y. Tak jak powiedziałam, następny będzie dotyczył naszej energii, skąd ją czerpać, ale też takiego esencjonalizmu, tej esencji, czyli jak dobrze ją inwestować, w co warto inwestować, żeby rzeczywiście osiągać to, co zamierzam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.